Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto, realizowane dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy dźwięku. Tak, dźwięku, proszę Państwa, bo na jednym z portali społecznościowych swojego gościa wyhaczyłem, mówiąc żargonem młodzieżowym, patrzę, gałki, akustyk, coś, mówię, o, no to człowiek, który robi przy dźwięku, bardzo chętnie zaproszę. No i okazało się, że tak, że jest ochota. No więc, jak Państwo wiecie, nagrywamy. Jak Państwo doskonale wiecie, spowiedź, przesłuchanko, te pytania, które paść niestety muszą. No więc lecimy. Gościem moim i Państwa, zapomniałem, tak gadam, a zapomniałem przedstawić, proszę Państwa, gościem moim i Państwa, Marcin Zastawnik. Dzień dobry, Marcinie. Cześć. Zanim o tej akustyce, o tym dźwięku i tak dalej, no to wiadomo, częstochowianin. Ale nabyty. Nabyty. Nie rodowity. Za żoną. Za żoną. No bo częstochowianki to ładne dziewczyny, ale tak jakbym zapytał w dowodzie, to gdzie się urodziłeś? Z Jaworzna, także też niedaleko. Niedaleko, Jaworzno. Jaworzno nieodmiennie kojarzy mi się z maturami, bo tam jest jakiś taki ośrodek. To mi Somorzona powiedziała, jak ten, że jej się Jaworzno kojarzy z tym komisją matur. Komisją matur, tak. Ja nie wiedziałem w ogóle. Tyle lat mieszkałem w Jaworzu, nie miałem pojęcia, że tam są matury sprawdzane, także nie. Dokładnie. Dawno w Częstochowie? A wiesz co, będzie już z 10 lat chyba więcej nawet. 10. No to trochę. Czy to jest tak, że ty masz wiedzę dotyczącą swoich przodków? Bo mnie zawsze interesują gdzieś tam korzenie. Czy masz jakąś wiedzę, dziadek, pradziadek, co robił, z czego miał chleb? Dziadek, pradziadków nie. Zresztą nie, pradziadek z jednej strony to kojarzę. Dziadkowie, no. Rolnicy. Okolicy Rytra, Piwniczna Zdroju, stamtąd. Aha, czyli rola. To jest tak, że ta akustyka to dlatego, że ojciec też nagłośniał imprezę? Nie. Mój święty pamięć tata był przewodnikiem, mój ojczym górnikiem. A ja to, że chcę kręcić gałami na koncertach, bo takie miałem zamierzenie, to było w 5 klasie podstawówki na apelu pod szkołą mnie w Jaworznie. Stwierdziłem, że o, to chcę robić. To chcę robić i pod to jakby poszedłem. Serio, no. Ale to jest tak, że to jest poparte studiami jakimiś i tak w ogóle, wiesz, na zasadzie, że... Ja nie mówię, bo ja znam bardzo wiele osób, które nie mają żadnych papierów, a są rewelacyjnymi akustykami, wiesz. Natomiast była jakaś edukacja w tym kierunku? Słuchaj, no jakby ja miałem tak, że chciałem kręcić gałami i pod to sobie wytyczyłem całą moją karierę, ścieżkę jakby edukacyjną. Skończyłem na AGH w Krakowie właśnie na wibroakustyce i inżynierii dźwięku. Tam skończyłem te studia i podczas tych studiów poszedłem pracować do firmy nagłośnieniowej w ramach praktyk, a później jakby się zatrudniłem. Robiłem wszystko i wtedy stwierdziłem, że super, robota świetna, tylko że niestety słabo płatna, niebezpieczna, bardzo męcząca. Dlaczego niebezpieczna? No jednak pracuje się bardzo dużo czasu, pracuje się w miejscach, jakby my robimy na dobrą sprawę teren imprezy, zanim jest impreza, to jest terenem, placem budowy. I robi się tam różne dziwne rzeczy i to za każdym razem jest co innego. I to po prostu przez to, że się pracuje dużo, szybko, no i często słabo śpi, powoduje, że niestety jest to niebezpieczne. Jakby nie wydarzył mi się tam żaden wypadek. Moim znajomym, ludziom, z którymi ja pracowałem, jakby nie wydarzył się nic złego absolutnie. Więc jakby tutaj to, natomiast no jednak wydawało mi się to wtedy, że jednak jest to raczej takie niebezpieczne i trzeba o tym pamiętać. Ale to jest tak, że... Ty się z tego utrzymujesz? No właśnie wtedy, jak ja byłem na tych, w tej pracy, pracowałem dorywczo, stwierdziłem, że to jest słabo płatne jednak, że takich realizatorów dźwięku jednak jest, którzy dobrze zarabiają i żyją z tego, jest mało w Polsce. I wtedy jeszcze na studiach stwierdziłem, że że pójdę w stronę akustyki, ale raczej w stronę tej akustyki budowlanej i wnętrz. Czyli ja zajmuję się adaptacjami akustycznymi, ja projektuję adaptacje akustyczne studiów i tak
tak dalej, pomieszczeń, sal koncertowych, domów kultury i tak dalej, i tak dalej. I jakby tam w tą stronę poszedłem, to projektowałem, w tym zakresie zrobiłem też doktorat, bo zrobiłem na AGH doktorat. Nie, no nie rozwalajmy, to ja z doktorem rozumiem, z panem doktorem rozmawiam. Z szacunkiem tu proszę. Nie, ale spokojnie. Elegancko, no przede wszystkim uważam się jako inżynier, no, a nie jako tam doktor czy coś. Czyli Marcin, krótko mówiąc, wygląda to tak. Ja na przykład wygrywam w Totolotka, buduję sobie dom i chcę, ponieważ jestem wielkim melomanem, chcę jedno pomieszczenie przeznaczyć na sprzęt audio, żeby tam słuchać muzyki i dzwonię do ciebie i mówię: Marcin, zaprojektuj mi tutaj to pomieszczenie, tutaj ma stać fotel w tym miejscu, ja tu będę odlatywał z muzyką i ty to robisz po prostu. Tak, to robię. Natomiast powiem ci, że, bo to trzeba o tym pamiętać i jakby mało ludzi o tym wie, dużo pieniędzy można wydać na sprzęt. Jakby to ludzie wiedzą, akceptują, że dobry sprzęt jest drogi. Natomiast bardzo mało, żeby nie powiedzieć, że nikt nie pamięta, nie myśli o tym, ile kosztuje, jakby jaki efekt będziemy mieli, jeżeli zrobimy lepszą adaptację akustyczną. Bo jeżeli będziemy mieli lepszą adaptację, lepsze wytłumienie, kontrolowanie tego dźwięku w pomieszczeniu, to każdy system dźwiękowy lepiej nam zabrzmi, będzie nam to lepiej, że tak powiem, gadało. Tak, ja doskonale o tym wiem. Wiesz, jak swego czasu prowadziłem Teatr From Poland, i to był duży klub i była na podłodze kostka brukowa. I myśmy, z racji tego, że no było zimno i tak dalej, położyli legary, watę i na to płytę OSB. Jakżeż się zmieniła ta akustyka przez to, że ta drewniana, drewniana paździerzowa poszła, rozumiesz, bo to do 300 metrów kwadratowych, więc wiesz. No, głupia podłoga, a od razu... Nie taka głupia, bo w Filharmonii znowu na przykład tam, gdzie instrumenty stoją na podłodze, gdzie kontrabasy, wiolonczele wbija się, fizycznie wbija się w tą podłogę, ona jest elementem akustyki, który też gra, który rezonuje, który musi być odpowiednio dobrany, dostrojony do całego wnętrza. Także to nie jest takie głupie. Z taką głupią podłogą z opery we Lwowie mieliśmy kawałek podłogi wycięty z opery, teatr opera we Lwowie, jeszcze przed lata temu. Mierzyliśmy drgania tej podłogi, bo był robiony remont, który nadzorowaliśmy razem z moim promotorem Tadeuszem Kamiesińskim, gdzie musieliśmy odtworzyć tą akustykę, bo miało być wszystko wymienione, a mieliśmy zrobić taką samą akustykę, bo im się podobało. Mieliśmy kawałek podłogi, który mierzyliśmy w komorze bezechowej na AGH nawet, więc to nie jest takie głupie. W akustyce to można, serio, można gadać naprawdę bardzo. Dobrze. Praca doktorska, temat... Ojej, ktoś mnie zastrzelił. Objętościowe uwarunkowania przy pomiarze pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku, chyba w komorze pogłosowej. Tej końcówki nie jestem pewien. Wiesz, moja obrona, prezentacja i obrona trwała godzinę, więc myślę, że tutaj jakby bardzo chętnie porozmawiam, ale nie, to jak ty mówiłaś, to ja bym powiedział Tak, bardzo specyficzny temat. Tak. Nie wchodzimy do tej rzeki, no ale no... taka dziedzina nauki jest, oczywiście, więc nie ma o czym mówić. Gotujesz? Zdarza mi się. A co najlepiej tak lubisz robić w kuchni? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo jakby gotuję raczej z konieczności, więc nie mam tak, że lubię. Jak miałbym powiedzieć, co lubię i ostatnio nawet sobie zrobiłem, to zupę meksykańską, wiesz, taką prostą, jednogarnkową. Z mielonym mięsem, dokładnie, fasola, cebula, czosneczek, dokładnie. W jednym garnku, super szybko się robi, jak się tam jeszcze dosypie pikantnego. Ja niedawno też odkryłem meksykańską zupę. Super, bo raz, że treściwa, dwa, że smaczna. Dobrze, ale jakbym cię zaprosił na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś powiedział, ale mnie ten Kowalski ugościł. Wiesz co, nie mam tak, ja tak nie oceniam, nie, bo teraz inaczej. Dla mnie kolacja, samo jedzenie jakby nie jest klucz. Raz byłem w jednej restauracji, która gdzieś tam miała chyba gwiazdkę Michelin i rzeczywiście to było dobre, ale szczerze mówiąc jakby nie to o to chodzi, bo często bardziej chodzi o ludzi i to, o czym się rozmawia, a nie jakby samo jedzenie. No, dobrze. Muzyka. Ważna w życiu? Bardzo ważna. Bardzo ważna, jakby cały czas słucham, bo jakby muzyka... to jest jakby clue. Ja muszę wiedzieć na przykład, co się dzieje, jakby jaka jest muzyka, czego się słucha, bo w zależności od tego, jaka jest muzyka, to chociażby adaptację akustyczną inaczej się robi. Tak? To nie jest tak, że robię... Jest teatr.
i mam zrobić adaptację dla teatru albo dla Domu Kultury. To nie jest tak, że ja mam po prostu samograja, że po prostu teatr to pyk, tutaj proszę, projekt gotowy, już mam zrobiony, przychodzę na gotowy. Nie, bo pod każdą funkcję, pod wielkość, pod oczekiwania robi się inną akustykę. I teraz jakby zmieniają się czasy. Kiedyś była muzyka klasyczna, potem jakieś tam różne są gatunki, no i teraz jakby w zależności, czy to jest muzyka naturalna, tak, naturalna akustyka. I to teraz pytanie, naturalna, ale to czy wokal, teatr dramatyczny, czy może teatr muzyczny? A jeżeli byś powiedział mi, że zapytałbym cię, czego ty lubisz słuchać? To wiesz co, słucham, mam playlistę, którą jest tam od sasa do lasa. Od ciężkiego metalu, przez hip-hop, rap, drum and bass. Jakby wiele, wiele różnych jakby... Lubię, bo jakby lubię słuchać różnych. Nawet mi się gdzieś tam disco polo znajduje, no bo jednak, no umówmy się, jakby ja możemy mówić, że tam kto słucha disco polo, tylko potem się okazuje, że jak mamy domy weselne, to tam disco polo gra i tam się wszyscy przy tym bawią. Więc dobrze jest wiedzieć, co się dzieje, jakby nie ukrywam, słucham wszystkiego. Jaki film powinienem obejrzeć dzisiaj wieczorem? Film powiadasz. Wiesz co, oglądam dużo, ostatnio mi się na przykład, oglądam dużo, ciężko powiedzieć, może nie tak dużo. Ostatnio mi się spodobał Interstellar na przykład. Interstellar? Nie mam pojęcia w ogóle, nie wiem co to. Science fiction, podróża, no, podróż wielowymiarowa i to tak bardzo science fiction, fajnie osadzone, bardzo merytorycznie poprawne z punktu widzenia też takiego naukowego i jeżeli dobrze kojarzę, to chyba tam było ujęcie czarnej dziury, które było tak naukowo dokładnie zrobione, że superkomputery robiły wizualizację tego, że to jest rzeczywiście, to są klatki po prostu z algorytmu, że naukowcy wymyśleli, jakby opracowali sposób, jak powinna wyglądać czarna dziura, jeżeli jesteśmy w pobliżu i oni to jakby odzwierciedlili. Także to naprawdę bardzo fajny film. Jest czas na czytanie książek? Niestety mało. Znaczy w ogóle, no jakby szczerze mówiąc nie ma. A chciałbym, mam lekkie lektury i też takie moje, że tak powiem, naukowe czy z firmą. Ale jest tak, że jest zapotrzebowanie na takich fachowców jak ty? Wiesz co, jest. Jest, natomiast ja też nie ukrywam, że ja jestem człowiekiem, którym mam wiele czapek czy masek. Więc jakby jedną z nich to jest właśnie ta adaptacja akustyczna i mam na przykład teraz dosłownie byłem w tym tygodniu w bibliotece w Przeciszowie w okolicy Oświęcimia, gdzie tam mają salę właśnie, którą chcą adaptować, a dzisiaj dzwonili na przykład do mnie, robiłem w Kaletach na przykład, tutaj pod Częstochową będą robili w Domu Kultury remont sceny, który tam robiliśmy dokumentację właśnie, żeby robić właśnie okotarowanie, mechanikę, tak zwaną mechanikę górną sceny, ale też zajmuję się innymi rzeczami, bo też i prowadzę swój kanał na YouTube, gdzie tam popularyzuje właśnie akustykę i inne rzeczy. A widzisz. Wykładam na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie na inżynierii multimediów, więc jakby no to też nie jest takie niezwykłe dla mnie. Więc tu plus na przykład jeszcze nawet w naprawę sprzętu się bawię, bo zacząłem gdzieś to robić jakby z braku laku, bo zawsze może ktoś powiedzieć, że nie ma pieniędzy. Na uniwersytetach to się nic nie da, nie ma pieniędzy, to się nic nie da. Na uniwersytecie mam bardzo dużo sprzętu właśnie nagłośnieniowego, który udało mi się załatwić dzięki kolegom, znajomym, właśnie dzięki mojemu kanałowi. I co, z lutownicą siedzisz i lutujesz? Wczoraj byłem w teatrze Rozrywki w Chorzowie, nie wiem czy kojarzysz. Byłem, i tam mają takie dwa stoły mikserskie na froncie Yamaha CL5 i tam wymieniałem na przykład im potencjometry, bo się zgłosili do mnie właśnie o pomoc, żeby im to wymienić. Także tak. No jakby... to jestem spokojny, panie doktorze, o pana. dziękuję. Nie, no bo to najgorzej jak nie ma czoba, wiesz jak to jest. Nie, to ja mam za dużo. Ostatnio teraz się bawię w drukarki 3D w ogóle, wielokolorowy druk 3D i tak dalej. Nie, ja właśnie mam problem, że mam za dużo rzeczy i dzisiaj już naprawdę jeden temat dzwonili do mnie z Łodzi, Hitachi bodajże chcą inwentaryzację akustyczną ich całego obszaru przemysłowego, który mają. No jakby temat sedowałem dalej, bo no nie można. Powiedz mi, bo ty jednak ludność napływowa jesteś. Jaki jest w ogóle twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Powiem ci tak, właśnie analizuję i staram się, bo jakby szukam takich fajnych, ciekawych inicjatyw, żeby chodzić, żeby oglądać i swego czasu myślałem, że w Częstochowie nic nie dzieje. I to jeszcze tak z 2 lata temu, w sensie jeszcze nawet to przed pandemią, bo wtedy jeszcze mieliśmy, ale że się nic nie dzieje. Natomiast ostatnio dochodzę do wniosku, że dzieje się, są fajni ludzie, są fajne inicjatywy, na przykład u mnie na uniwersytecie na Wydziale Sztuki tam robią różne obrony i tak dalej. To są pełnoprawne koncerty, które są normalnie dostępne publicznie, można sobie przyjść i wszystko jest fajnie.
Tylko mam wrażenie, że gdzieś kuleje promocja tych wydarzeń. Wiesz, że jakby ciężko jest zdobyć informację o tym, że coś się dzieje. Łatwiej mi jest zdobyć informację o tym, że coś się dzieje w Krakowie, w Katowicach czy w Jaworznie, niż na przykład tutaj w Częstochowie. I to mnie boli, bo są świetne inicjatywy i nie wiedziałem, że to są takie fantastyczne wnętrza. No jakby... Ja też mam takie odczucie, bo wiesz, prowadzę swój teatr i staram się reklamować, że gram, a nie zawsze jest ta frekwencja taka. To jest duży problem w tych czasach właśnie. Promocja, tak, jakby docieranie do tego... Dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że jest. Dobrze, czego życzyć tak na koniec? Czasu. Czasu? Czasu. To ja życzę zdrowia, bo bez zdrowia to... I, czas i dużo wolnego czasu. Proszę Państwa, no coś ja mogę powiedzieć. Gościem moim i Państwa pan doktor, nie to, żeby tamto. Tak, pan doktor od akustyki. Nie powtórzę tematu pracy doktorskiej, bo brzmiała jak, nie wiem, spowiedź Chińczyka. Akustyk, adaptacja pomieszczeń, jakby wykładowca. Wykładowca na uniwersytecie, jakby się Państwu żelazko popsuło, to do Marcina, on tam naprawi, zlutuje, no jak w Yamasze wymienia potencjometry, to dlaczego miałby sobie z żelazkiem nie poradzić? Miłośnik zupy meksykańskiej, ważniejsza dla niego towarzystwo niż to, co na talerzu. Słucha wszystkiego i nawet mówi, że czasami sobie i disco polo posłucha. Także no, człowiek uniwersalny. Marcinie, panie doktorze, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas i odwiedził mnie w programie. Kochani, machamy. Żegnamy was. Trzymajcie się, ludziska. Pozdrawiamy was. Pa, pa.